Dzisiaj nowa teoria. G-Man został zdradzony i wam to postaram się udowodnić. W ogóle zapraszam was na ten odcinek. Zostawcie lajka i lecimy. Obejrzyjcie od początku do końca. Słuchajcie, dlaczego tak myślę? Dlaczego tak myślę? Ponieważ jakby... Boom! Dał nam przeciek, który wam pokażę i porównamy sobie z tym, co było w ostatnim odcinku, który wyszedł. W ogóle ten nowy odcinek prawdopodobnie ukaże się już dzisiaj albo jutro, no bo dzisiaj mamy 7 dni mija od ostatniego odcinka, a tak naprawdę no, Boom powiedział, że ten odcinek part 73, part 1 będzie o wiele szybciej, więc mam nadzieję, że tym razem dotrzyma słowa. Najwyżej 8 dni mija jutro, więc być może jutro będzie ten odcinek. Natomiast dzisiaj moim zdaniem warto jest, słuchajcie, właśnie się zastanowić nad tym odnośnie tego G-Mana, dlaczego on ma, jego zdjęcie jest w taki sposób pokazane. Ja postaram się wam oczywiście dać ten przeciek i porównamy sobie oczywiście przeciek z tym, co widzieliśmy wcześniej. Tu jest ta jego mina smutna, przygnębiona. Jest w szoku, ale to raczej nie jest szok taki, wiecie, a coś się dzieje. Na przykład, jeżeli zobaczycie sobie, jak pojawił się Tytan TV Man tu, w tym miejscu, popatrzcie, to wtedy G-Man był naprawdę w szoku. To zobaczcie, o, widzicie tą jego minę? Proszę bardzo, tak wygląda człowiek zszokowany. Natomiast w przecieku mina wygląda w ten sposób. Także tu jest bardziej, wiecie, jeżeli chodzi o to zdjęcie, jak sobie je porównacie, to znaczy, że tutaj jego twarz wygląda na taką ponurą, przygnębioną, zmartwioną, jakby zobaczył coś lub kogoś, które jakby on zna tę osobę, czy tę postać, którą zobaczył. Bo ktoś ewidentnie tam jest, ktoś wystrzelił pocisk w jego stronę. Jak widzicie, tu jest dym, tu mamy te rozpryski energii z tarczy G-Mana, takie żółte. Więc jest coś na rzeczy. Natomiast kto może to być? Wydaje się, że jest to postać, którą on dobrze zna. I tutaj jest w szoku po prostu, że ta postać wystąpiła przeciw niemu. Pytanie teraz, kto to może być? No tutaj jest pytanie otwarte, jest to kwestia otwarta, bo jednak no trudno nam tak naprawdę wyrokować. Czy on zobaczył naukowca? Być może jest jakoś jego kopia. Czy on zobaczył jakiegoś innego z Skibidi Toilet? Kogo? Jak myślicie? Czy może zobaczył tutaj UFO toaletę, która naprawdę będzie też jakby zastopowała jego ucieczkę, nie? To jest kwestia otwarta. Jestem ciekaw, co wy myślicie. Dzisiaj oczywiście obejrzymy sobie, przeglądniemy wasze teorie i będę oczywiście dzisiaj dłużej je przeglądał, żebyśmy razem doszli do tego. Natomiast tak jak mówię, jest to bardzo interesujące. Odcinek prawdopodobnie będzie dzisiaj albo jutro, więc wyjaśni nam się już. To nie mogę się doczekać tak naprawdę, bo wszystko wskazuje na to, że jest to postać, jakiej się nie spodziewamy, tak szczerze. I dalej twierdzę, że sekretny agent współpracował również z G-Manem, bo skoro współpracował z naukowcem, to G-Man jest bliskim jego sojusznikiem, tam kompanem, no to sekretny agent też. G-Man musiał wiedzieć o sekretnym agencie również, chyba że był cały czas oszukiwany i tylko był marionetką w rękach naukowca. Tego się dowiemy pewnie w przyszłości, ale wszystko wskazuje, że to jest koniec G-Mana. Niestety. W ogóle jeszcze pamiętacie ostatnio, czekajcie, bo tu mamy w tle odcinek, tu mamy wasze komentarze, on jest wyłączony. W przecieku jednym było tutaj cyfra 74 i wygląda na to, że chyba 74 odcinek to będzie odcinek, w którym pożegnamy się z G-Manem. Natomiast tutaj dostałem komentarz. Broń tam, gdzie patrzy G-Man. Patrzy na dole, jest głowa TV-Mana. Szczerze, ja tu nie widzę głowy TV-Mana. Jak wy to widzicie? Na dole, gdzie patrzy G-Man. Ja tu nie widzę głowy TV-Mana. Może mi się coś wydaje, albo muszę okulary ubrać, nie wiem. Polecam Sunreda, naprawdę please. W sensie co? Nie wiem. Ej, Brod, jest nowy odcinek Skibidi Toilet Zombie. Lubię cię oglądać. Tak, reagowałem na niego. Dzisiaj będzie reakcja, także dziękuję za informację.
Brod, mam teorię, a co jeśli jednak G-Man spotkał dosłownie śmierć, w cudzysłowie? Chodzi mi o czarną śmierć, tą z średniowiecza, ponieważ pocisk jest czarny, a w dodatku wiemy, że Boom lubi nas zaskakiwać. Skoro G-Man według teorii ma zginąć w 74 odcinku, może właśnie to była czarna śmierć. Myślę również, że czego G-Man mógłby być tak zaskoczony, zrezygnowany. To znaczy tak, myślę, że tutaj akurat wzorujesz się na serii Skibidi Toilet z Dark Zone chyba, nie? Którą ostatnio oglądaliśmy. Raczej Boom nie pójdzie na to. Ten dymek, który tu widzimy, to jest dymek z jakiegoś pocisku. To nie jest dymek z lasera, bo inaczej wygląda. Pamiętajmy, że Tytani posiadają tylko lasery. Więc to musiał, to nie, to kto strzelił w tą tarczę, to nie jest Tytan. To jest raczej ktoś, kto używa rakiet. Więc tutaj jest pytanie otwarte, musielibyśmy popatrzeć, czy jakiś Skibidi Toilet używało rakiet wcześniej. To jest warte odnotowania, nie? Bo jeżeli tak, no to wtedy nam się to oczywiście skróci ta lista osób, czy postaci, która mogłaby dokonać tej zdrady, prawda? No chyba, że będzie tak, że to wszystkie inne Skibidi Toilet zdradzą G-Mana i przejdą na stronę z Astro Toilet, bo zobaczą, że G-Man już dla normalnych Skibidi Toilet nie ma przyszłości. Jedynym ratunkiem jest właśnie wejść pod opiekę Astro Toilet. No zobaczymy, czy tak będzie, czy to czasem nie ekipa Skibidi Toiletów, jego ziomków nie zdradzi go, bo to by było całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że one posiadają te rakiety, nie? Co to G-Man? Ja nie wiem, dlaczego był G-Man niedobry. Dziękuję za komentarz. Brody, jakbyś spojrzał na mój kanał i oglądał jakiś film, to bym był bardzo wdzięczny, bo dopiero zaczynam nagrywać i nie mam za dużo wyświetleń. Możemy zobaczyć. Okej, okay. I co my tu mamy? Moja reakcja na Skibidi Toilet. A, tu masz reakcję? Moja reakcja na Skibidi Toilet Multiverse 32. Fajnie. Fajnie, że tworzysz taki kanał o Skibidi Toilet. Nagrywaj dalej, a pewnie za jakiś czas osiągniesz sukces. Pozdrawiam cię serdecznie. Tytan głośnik jest tak samo dobrze ulepszony jak Tytan kamera, tylko że niektóre ulepszenia ma na plecach. Moim zdaniem Tytan głośnik jest słabszy dużo od Tytana kamery. On teraz, co mu zostało tak naprawdę? On jest bardzo poniszczony i zostało mu tylko tak naprawdę co? No laser z ten, nie? On no te jeszcze z broni, tak? Czekajcie, czy to mógł strzelić w niego Tytan głośnik? Zaraz sprawdzimy tu na filmie, poczekajcie, bo to jest istotne. Patrzcie, on tu nie wystrzelił, to było wcześniej. No i on tutaj zaraz. Nie, to też nie wygląda jak broń Tytana głośnika. Czyli to zupełnie nie Tytani strzelili w G-Mana tam na tym przecieku. No ale Tytan głośnik ma tylko z laserów i te bronie, które są słabe na resztę Skibidi Toilet tych większych, więc raczej moim zdaniem Tytan głośnik jest najsłabszym Tytanem obecnie w tym uniwersum.